jest już winda, jest już przejście podziemne i są już schody oraz dwa czynne perony w Ożorowie Mazowieckim. Więc zapraszam Was na materiał, a my tymczasem zjedźmy sobie do przejścia podziemnego. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, trzymam znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy numer po numerze odcinka poprzedniego jest dokładnie ta sama inwestycja pokazywana w serii Mazowieckie Inwestycje. No, dużo się dzieje oczywiście na całym Mazowszu z inwestycji kolejowych czy ogólnie transportowych, ale ja w ostatnim miesiącu, właściwie w ostatnich dwóch tygodniach, byłem trochę zajęty innymi sprawami, nie było mi w Warszawie, więc też nie byłem w stanie wszystkiego nagrywać. Dlatego ponownie pojawiamy się właśnie w tym miejscu. Z jak zawsze klasycznym przelotem, niskim nad torowiskiem kolejowym lub bezpośrednio nad siecią trakcyjną. Tym razem udało mi się na dole, bo obydwa tory stacji Ożorów Mazowieckich pośrodku jeszcze nie mają ruchu liniowego dopuszczonego, a przynajmniej jeszcze się nie odbywa. Może dopuszczone już jest, bo takich informacji po prostu nie mam. Natomiast ruch jeszcze faktycznie się tutaj nie odbywa i dokładnie jak to wszystko w tym miejscu wygląda, co chwilę Wam powiem. Bo faktycznie mamy już dwa sprawne perony, czy pięć nowych torów w obrębie peronów. No i oczywiście przejeżdżające przez stacje bez zatrzymywania pociągi pośpieszne, czy to PKP, czy to nawet już ponownie kolei mazowieckich. Trochę się pozmieniało, rozkład jazdy dokładnie będzie przewidywać już nowe perony dopiero właśnie od września, kiedy się zmieni oczywiście cały rozkład jazdy, bo na razie pociągi ignorują właściwie nowe perony i nowe krawędzie peronowe i właściwie nowe tory, pomijając pociągi przelotowe, które po prostu przejeżdżają i przelatują przez tą stację, jadąc właśnie przez perony, które są aktualnie nieużytkowane, a właściwie przez jeden peron, peron pierwszy. Natomiast wróćmy do tego, co jest dzisiejszym materiałem i po kolei będziemy sobie obserwować trochę z innej perspektywy niż zazwyczaj, bo bardziej z bliska. Po pierwsze mamy po prawej stronie nowy budynek na stawni. Stara została wyburzona, bo była w śladzie nowego toru, właśnie zjeżdżającego od strony północnej, dwóch torów, od jednej z krawędzi peronu pierwszego. Następnie tutaj dalej tory się wszystkie zjeżdżają na lewy i prawy, jak i również po środku mamy oczywiście tor odstawczy dla przyszłych kolei mazowieckich, które będą na przykład kończyć trasę w Ożorowie, bądź dla jakichś pociągów szybkich kolei miejskich, które może się tutaj pojawią w przyszłym roku. Nie wiem, oczywiście zobaczymy, tak tutaj sobie trochę dewaguję, mówię, co może by się powstało, co może by się pojawiło. Wiadomo, że Ożorów Mazowiecki bardzo by chciał, żeby SKM-ki do nich dojeżdżały, ma to być linia S5, ale ostatnie informacje o tej linii SKM były takie, że nie będzie, bo nie ma dokupionych specjalnych dodatkowych pojazdów, w związku z tym, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. Także no, zobaczymy, co tu się będzie działo, na razie czekamy, natomiast zobaczmy, co się dzieje. A po SKM to powiem tylko i wyłącznie, że na razie były takie oficjalne informacje, że dopóki się nie zakończy przebudowa stacji kolejowej Ożorów Mazowiecki, to na SKM nie ma co liczyć i jak zachodnia też się zakończy, to dopiero bardziej będziemy o tym myśleć. No i teraz tak, mamy już dwa nowe perony, prawie całkowicie gotowe. Na peronie drugim, który jest aktualnie użytkowany, są już zamontowane wyświetlacze, te, które są na górze montowane od samych nowych wiat. Nie są jeszcze funkcjonalne, są też już ustawione w różnych miejscach. Takie te duże wyświetlacze, gdzie możemy zobaczyć rozkład jazdy i sobie tam poklikać, jeżeli chcemy. Są oczywiście w gablotach rozkłady jazdy, tylko i wyłącznie na peronie drugim, na peronie pierwszym jest cały czas wszystko pusto, no bo peron pierwszy jest od niedawna właściwie użytkowany i oddany do użytku, właściwie to od weekendu ostatniego, bo w ostatni weekend, czyli to było 19, jak dobrze pamiętam, w sobotę, 19 sierpnia zostało oddane do użytku nowe przejście podziemne na tej stacji, w związku z czym też zostało udostępnione dojście do peronu pierwszego, jak i również do peronu drugiego pod ziemią, były oddane do użytku windy, no a stare przejście zostało całkowicie zlikwidowane, które mogliście zobaczyć kawałek momentu wcześniej. Tam to przejście jest już zlikwidowane, tam jeszcze są poustawione stare elementy, muszą powstać siatki, te, które po prostu były nieustawione w związku z tym, że dojście
wejście na peron było trochę na okrągło i przez przejście dla pieszych, czyli przez przejazd kolejowy. Tutaj mamy drugi tor odstawczy po prawej stronie, tam nad tym przecięliśmy, nad tymi wagonami. Tam jest właśnie kolejny tor odstawczy dla SKM-ki, czyli dla kolei mazowieckich w tym miejscu, w skrócie dla pociągów aglomeracyjnych. Natomiast tu mamy dalej, na razie zaplecze budowy, natomiast docelowo to oczywiście powrócą wszystkie tory. Co do budynków, nie mam zielonego pojęcia, co się z nimi stanie, odpowiadając na komentarze, bo wiem, że tam pytacie się o nie. Nie wiem, co się z tymi budynkami stanie, aktualnie są, jak są, stoją zbytnio nieużytkowane, możliwe, że tam są jakieś magazyny PKP-owskie, po prostu już zapomniane, no ale na razie nic z nimi się nie dzieje. A w tym miejscu do tych budynków oczywiście będzie dociągnięta sieć, jeżeli tak to można nazwać oczywiście, ekranów akustycznych, które będą się też ściągać na terenie całej stacji i na terenie dużej ilości LK3 właśnie pomiędzy Błoniami a Warszawą, bo tam trochę tych ekranów akustycznych zostało w ostatnim czasie zamontowanych. Nie wszystkie są takie ładne, wysokie, jakie najbardziej lubię, część jest niskich i tutaj od razu odpowiadam na to, co mi pisaliście w komentarzach. Niskie ekrany akustyczne wyciszają to, co jest najważniejsze, czyli oczywiście same wózki pociągów, a jednocześnie pozwalają pasażerom oglądać piękne widoki okolicy. I całkowicie się z tym zgadzam, nie lubię jeździć też pociągiem, kiedy dookoła są ekrany akustyczne i nic nie widzę. Są jest oczywiście rozwiązania na tego typu problemy w postaci przezroczystych ekranów akustycznych, ale domyślam się, że to jest droższe i może też mniej praktyczne, może mnie odszumia. Nieważne, rozwiązanie takie, zobaczymy, będziemy testować, zobaczymy, czy faktycznie to będzie sprawować, czy faktycznie to wycisza w odpowiedni sposób i mieszkańcy nie będą się skarżyć. Zobaczymy, pożyjemy, tak samo jak z zakazami fotografowania kolei. Tymczasem dolatujemy do drugiej części, mamy tam budynek dworcowy od tej strony, jak i również właśnie to nowe przejście podziemne. O przejściu podziemnym powiem najwięcej, jak będę w nim wchodzić, bo zobaczcie trochę ująć, chociaż chodzić to dużo powiedziane. Byłem na monocyklu tam, tym moim mniejszym. Natomiast w tym miejscu możecie zacząć windę. I tak, co do wind. Na wstępie i w shortcie, który zobaczycie na dniach, mówiłem, że windy działają, ale nie wszystkie, bo jeszcze część było w trybie serwisowym. To tak, ja przejechałem się wszystkimi windami, bo wszystkie windy działały, bo one jeszcze są oddawane do użytku po kolei. Jeszcze ostatnie prace serwisowe są tutaj realizowane. I winda na peron pierwszy, jak wychodziłem ze stacji, odjeżdżałem, była w trybie serwisowym, ale chwilę wcześniej, nie wiem, z jakieś 2 czy 3 godziny wcześniej, jak tutaj byłem, to miałem okazję jeszcze z niej skorzystać. Więc no, różnie to wygląda. Ważne jest to, że są i są bardzo pojemne, jak to powiedziałem we wstępie do filmu. To jest oczywiście na duży plus, na spokojnie tam 2 czy nawet 3 osoby z rowerami się zmieszczą, a to jest zazwyczaj duży problem przy tego typu stacjach, więc faktycznie pomyśleli i zrobili duże szyby windowe i duże windy, bo tutaj ruch rowerowy też jest potrzebny, no i oczywiście osoby z wózkami. Nie mówię tutaj koniecznie o osobach niepełnosprawnych, a osobach z wózkami z dziećmi, to właśnie będą tutaj oczywiście beneficjentami tychże nowych wind, bo stara kładka to jakieś było jedno wielkie nieporozumienie, jeżeli chodzi o dostępność. Natomiast teraz już korzystałem, tak jak powiedziałem, z wszystkich wind, ładne, nowe, wyglądają pięknie, jedyne co mi się nie podoba to brak daty oddania do użytku właściwie wyprodukowania. Natomiast tutaj możemy zobaczyć ten nowy budynek dworcowy. Nowy budynek dworcowy jest realizowany w ramach inwestycji, której inwestorem jest nie PKP PLK, tylko PKP SA. No, tak to jest, jak dworzec jest jednej instytucji, a perony i linie kolejowe są innej. Natomiast co jest ważne, to budynek już całkiem ładnie nabiera swoich ostatecznych kształtów. Budynek kwiaciarni został zlikwidowany, aktualnie jest w kontenerach, a w tym miejscu, gdzie był stary budynek kwiaciarni, znajduje się teraz zadaszony, ładny, nowy parking rowerowy. To jest na plus, coś czego zazwyczaj się nie widzi na stacjach kolejowych, a właściwie na żadnych inwestycjach w Polsce, czyli zadaszony, tak w pełni zadaszony parking rowerowy. Może będzie jakiś płatny? Nie wiem dokładnie, może strzeżony. No bo wygląda, jakby mógł mieć drzwi zamontowane. No, trochę na początku myślałem, że to jest jakiś wielki śmietnik, ale okazało się, że nie. Tu oczywiście mamy kolejny ekran akustyczny, który chciałem pokazać od tej strony. One się ciągną wzdłuż całej właśnie linii kolejowej do Błonia mniej więcej, tam może jeszcze kawałek dalej, w związku z modernizacją całej tej linii kolejowej, więc tutaj też trochę się dzieje, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Tu na przykład mamy wzdłuż jeszcze chodnika, który nie powstał, a był wcześniej, nową sieć ekranów akustycznych, które się tutaj ciągną do windy i następnie od przejścia podziemnego kawałek dalej. No i tak, co do tych ekranów akustycznych, ja powiem, jakie one mają według mnie dwie podstawowe funkcje. Podstawowe funkcje to jest oczywiście tłumienie i wyciszanie pociągów czy innych pojazdów. Natomiast według mnie drugi ważniejszy, jeszcze ważniejszy element to jest bezpieczeństwo. Dzięki ekranom akustycznym nikt zbytnio nie myśli, żeby przeskakiwać je i nie dojedzie po prostu i nie wejdzie w obrys torów. To jest według mnie duża zaleta
I to też powinno być brane pod uwagę, bo aktualnie na dalszym odcinku nie ma ani żadnego ogrodzenia, ani żadnego płotu, więc cały czas część ludzi na skuty chodzi właśnie przez stodowisko i później wchodzi na poron, wspinając się na niego. Oczywiście to nie jest preferowane, to nie jest dozwolone, natomiast jeżeli jest to krótsza droga, to wiadomo, że pasażer skorzysta z jak najkrótszej opcji dojścia do peronu, dlatego jeżeli są zamontowane ekran akustyczny, po prostu nie ma możliwości przejścia. I już kiedyś o tym chyba mówiłem, że pasażer, czy ogólnie pieszy, niezależnie jakie duże byście postawili barykady, zakazy i innego rodzaju znaki, on zawsze i tak będzie przechodzić najkrótszą drogą. To jest oczywiście całkowicie zrozumiałe. Nie będę mówić, że ja nigdy tego nie zrobiłem, bo wiadomo, że każdy tak kiedyś zrobił. Natomiast teraz jesteśmy w windzie. Mogliście zobaczyć mniej więcej, jak ona jest szeroka, jak ona jest duża. Przejedziemy się prawie wszystkimi windami, poza właśnie windą na peron pierwszy, bo już jak jeździłem, nagrywałem, to była już niefunkcjonująca. Ładne są animacje. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że w środku leci nawet jakaś muzyczka. Taka cicho na razie, ale jakaś ta muzyczka jest. Są oczywiście przyciski, otwieranie, zamykanie drzwi, jest alarm, jak i również poziomy można sobie wybrać, na który się chce jechać, więc całkiem bym powiedział all inclusive. Przejście podziemne wygląda mniej więcej tak samo jak w odcinku sprzed miesiąca, bo tu się dużo się miało co zmienić. No dobrze, w gablotach jest rozkład jazdy, to jest duża zmiana. I są pasażerowie, których nie uświadczycie na moich ujęciach, bo specjalnie tak to nagrywałem. Natomiast no jest to na pewno zmiana, bo wcześniej nagrywałem to z drona, teraz nagrywam to jeżdżąc na monocyklu tutaj, trzymając drona, więc jakbyście widzieli tam w windzie czy coś migające światełko, dlatego że właśnie zapomniałem wziąć gimbala do aparatu i nagrywałem dronem po prostu wszystkie ujęcia. Tego też widzicie, że mam pilota w ręku i nim włączam nagrywanie. Natomiast pomijając taki aspekt techniczny, jak widzicie przejście podziemne całkiem ładne. No jest ten kontrowersyjny kolor oczywiście tej żółci, dajcie mi znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Bez tego sformułowania na S. Natomiast, no co ja mogę powiedzieć? No tak, bo upadł się konserwator zbytków, że musi być to odtworzone. Czy przejście podziemne też musiało być tak odtworzone? No niestety, tak jest, no to już tak jest. Ważne jest to, że powstało bezkolizyjne wejście na perony i takie dostępne dla wszystkich. I naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych win, bo jakby to jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie faktycznie, ostatnich inwestycji, gdzie na stacji kolejowej, takiej na obrzeżach mimo wszystko metropolii, miast czy innych miejscowości, powstaje duża winda na stacji kolejowej. To jest mimo wszystko rzadkość, a powinno to być normą. Oczywiście nie wiemy, jak one się szybko będą psuły. Co jest oczywiście wiadomo, dużym problemem na polskiej kolei, ogólnie w windach publicznych. Natomiast miejmy nadzieję, że nie będą się tak szybko często psuły i faktycznie będą spełniały swoją rolę. Też mi w sumie dajcie znać, co sądzicie o tych windach, bo nie bez powodu trochę im poświęcam tej uwagi. Tu macie przy okazji nowość właśnie w tych windach. Polski napis serwis. Ja tego też nie działa, nie funkcjonuje. Natomiast dajcie mi znać, co sądzicie o tych windach. Czy właśnie tak powinny być duże windy? Od razu odpowiadając na pytania, czy na Warszawie Zachodniej tak będą duże windy? Na zachodnich, a będą nawet większe windy. Jedna na peron, co to jest dużym problemem akurat na zachodniej, tu jest, nie ukrywajmy, dużo mniejszy ruch pasażerów na danym peronie. Są dwa perony, ale te dwa perony, trzeba pamiętać, że one są obsługiwane głównie na linii kolejowej właśnie w kierunku Sochaczewa stąd, jak i również w kierunku Warszawy Zachodniej, ale trzeba pamiętać, że stąd pociągi mogą pojechać nie tylko w kierunku Warszawy Zachodniej, jeden właśnie w kierunku Warszawy, również pociągi stąd, a to jeszcze ciekawostka, macie windę numer 1, one są po kolei ponumerowane, winda numer 1 jest po stronie północnej, tak, winda numer 1 jest po stronie północnej, południowa jest winda numer 4, więc one są ponumerowane po kolei. To więc wracając do meritum, pociągi stąd mogą jechać w kierunku Sochaczewa, a w kierunku Warszawy mają parę możliwości. Mogą oczywiście pojechać do Warszawy Zachodniej, jak teraz większość pociągów jeździ. Mogą pojechać w teorii bezkolizyjnie do Zachodniej, pomijając Włochy i inne przystanki kolejowe i stacje. Mogą też oczywiście pojechać do Warszawy Gdańskiej. I do Warszawy Gdańskiej mogą pojechać na dwa sposoby. Albo przez peron 9 bez zatrzymywania się na innych stacjach, co też jest możliwe. Albo na peron 9 zatrzymywanie na Włochach, albo na Gdańską bez zatrzymywania się na żadnych stacjach kolejnych i przystankach od tej stacji. Tak, to jest możliwe, bo aktualnie Warszawa Gołąbki nie obsługuje całkowicie pociągów jadących na Gdański. Ma być przebudowana, ale to jeszcze za jakiś czas. Tymczasem to było na tyle mniej więcej z tego materiału. Jak widzicie, pociągi pośpieszne przejeżdżają już aktualnie na tej drugiej krawędzi peronowej. Pociągi będą obsługiwać tą stację najprawdopodobniej na dwóch krawędziach peronowych dopiero zgodnie z nowym planem jazdy, więc jakoś na początku września prawdopodobnie już pociągi będą jeździć po dwóch krawędziach
ścieżek peronowych, bo teraz jeżdżą cały czas po jednym torze wahadłowo pociągi pasażerskie, no i dzięki temu też będzie oczywiście więcej tu po prostu pociągów funkcjonować. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Pozdrawiam wszystkich robotników, bo tam czasami spotykam Was i tam machacie do mnie. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z Orzelowa będzie oczywiście za miesiąc, jak zazwyczaj. Natomiast kiedy dokładnie, to tego jak zawsze nie wiem, nie powiem. Ale miejmy nadzieję, że sama stacja niedługo się skończy, bo sama budowa ma się zakończyć do końca tego roku. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i teraz przed nami dosyć duży maraton dużej ilości filmów. Cześć!